jak potężny jest Viego. W zasadzie od momentu zapowiedzi tego bohatera zastanawiam się nad odpowiedzią na to pytanie. Ogólnie to tak się zastanawiam, jak potężna jest dana postać, brzmi jak fajna seria na kanał, ale aktualnie tych serii mam tyle, że nie chcę robić nowej. Jak skończę te, które robię teraz, to wprowadzę tą nową, czyli do zobaczenia za 2-3 lata. Wracając do Viego, nagle tak trochę ni z gruchy, ni z pietruchy pojawia się zniszczony król i ma być czymś na podób takiego zwiastuna czy kogoś odpowiedzialnego za apokalipsę w świecie League of Legends. O ile jasne, jest on w stanie posiąść umysły zwykłych śmiertelników, czytaj Dariusa czy Dravena, tak potężnej karmie udało się jego woli sprzeciwić. Choć nie do końca, bo jak się okazało, skiny Ruined z Dravenem, Karmą i Szywaną będą kanoniczne, więc to nie koniec ciekawych zawirowań fabularnych ze strony Riot Games. Również z wczorajszego materiału o sekretach Yurika wiemy, że może być tak, że nawet pustka lub niektóre kreatury z niej mogą sobie nie poradzić z wpływem czarnej mgły. I zacząłem się zastanawiać nad siłą The Ruined Kinga. Witajcie moi drodzy, ja jestem Marwek, a dziś porozmawiamy o tym, jak potężny jest Viego w świecie League of Legends. Warto rozpocząć ten materiał od tego, że Viego jest nieumarłym, ale nie takim zwykłym nieumarłym. Jest on królem umarłych, z którego klatki piersiowej cały czas wypływa czarna mgła. Jest to oczywiście spowodowane przez zrujnowanie, a co za tym idzie, jest on panem i władcą czarnej mgły i słabszych istot, które zatraciły swoją siłę woli, charakter i osobowość podczas zrujnowania, choć i tak te silniejsze istoty, które te wszystkie cechy, o których wspomniałem wcześniej, zachowały, to i tak są poddanymi owego króla. Riot Games dał nam bardzo wiele informacji o sile Viego. Z cinematika wiemy, że potrafi on się praktycznie w ułamku sekundy przemieszczać z miejsca na miejsce oraz że rozkazuje umarłym. Ma również moc kontroli umysłów, a dokładniej mówiąc wypaczania ich siłą czarnej mgły tak, aby śmiertelnicy spełniali jego rozkazy. Wiemy, że Viego czasem zastanawia się, czy kogoś opętać, czy od razu zabić. Czasem jeszcze śmiertelnicy, których kontroluje, mogą okazać się zwyczajnie przydatniejsi niż nieumarłe upiory. Ale bardzo ważną kwestią jest tutaj wątek Izoldy. Wiem, że bardzo wiele osób jara się wyjściem Viego. I nie ma co się dziwić, bo motyw bohatera jest całkiem spoko, choć ja zniszczonego króla zawsze wyobrażałem sobie no nieco inaczej, jakiego takiego bardziej nieumarłego, totalnego luja, niż takiego młodego, zadbanego władcę, który niby chodzi i morduje wszystkich na swojej drodze, ale szuka tak de facto ukochanej. Jest to takie nieco zmieszanie konceptów, które moim zdaniem jest w porządku, choć wielu się nie podoba. Niemniej, jak mówiłem, Izolda jest tutaj bardzo ważna, gdyż Viego ma po prostu fioła na jej punkcie, mówiąc w uproszczeniu. Wiemy, że pośród mgły na Shadow Isles siedział i wyobrażał ją sobie, ale nie potrafił wykreować sobie w głowie jej pełnego obrazu. Raz oczy były inne, raz ręce nie prezentowały spracowania jako krawcowej, czasem nosiła suknię, czasem płaszcz krawiecki, a czasem nie nosiła niczego. Ciekawe, czy ten obraz Izoldy Viego widywał najczęściej. Bardzo dużo rzeczy, czynności czy decyzji podejmowanych przez bohatera jest związana z jego tęsknotą czy poszukiwaniem żony Izoldy. Czasem tak o zwyczajnie dla relaksu zdarza mu się wbić swojego botka, czy ładniej mówiąc ostrze zniszczonego króla, głęboko w ziemię, co skutkuje wstrząsami na całych Wyspach Cienia. Co brzmi dość potężnie, ale nie ukrywajmy, że to jest jego królestwo i w zasadzie ma on w nim wielką moc i sprawuje nad nim pieczę i ma tam władzę. Nie wiem, czy możemy to nazwać i określić jako moc, bardziej jest to klątwa czy pewien uraz psychiki, ale Viego wszędzie widzi Izoldę. Jej iluzja pojawia się dosłownie wszędzie, widzi ją w wielu istotach, czy nawet jako wyimaginowaną czy iluzoryczną postać, lecz zawsze gdy próbuje wyciągnąć do niej rękę, ta znika w odmętach zgniłych wód.
Dalej wiemy, że Czarna Mgła skupia się tylko i wyłącznie na jednym, na poszukiwaniu Izoldy, no wszak jest ona na rozkazy zniszczonego króla. Choć upiory w niej nie muszą robić tego, co król chce, wiemy, że niektóre silniejsze za życia robią w zasadzie co chcą, na przykład Thresh, ale nadal są poddanymi króla. Prawdziwe możliwości Viego poznaliśmy jednak, gdy ten wyczuł daleko od Shadow Isles bardzo ważny dla niego przedmiot. Była to stara, zniszczona pozytywka, którą Viego i Izolda dostali w prezencie ślubnym. Mając oczywiście obsesję na punkcie odzyskania żony, bohater od razu udał się właśnie w tamto miejsce. Było to Młode Królestwo, którego nazwy, z tego co wiem, nie znamy. Wiemy tyle, że wystarczy uniesienie ostrza zniszczonego króla w górę, a ciało jakiegoś śmiertelnika zaczyna się topić i wydzierana jest z niego dusza. Rozkazując Czarnej Mgle, bohater może niszczyć budynki, wyrywać materiały ze ścian czy obalać całe mury miast. Jakby tego było mało, Viego wydaje się posługiwać swoim ostrzem całkiem sprawnie. Sam w sobie Botrek też jest dość ciekawy, przede wszystkim dlatego, że jest on bardzo ciężkim orężem. Nie wiemy jak bardzo, ale w lore jest powiedziane, że ostrze miażdży podłogę samą swoją wagą. W zasadzie miasto króla zostało w kilka chwil zniszczone z całą jego armią. Upiory i gule pokonały jego wojowników, natomiast Czarna Mgła zniszczyła mury miasta na rozkaz zniszczonego króla. Zatem pozostaje nam odpowiedzieć na jedno pytanie. Jak potężny jest Viego i gdzie uplasować jego moc? Czego możemy być pewni? Żaden zwykły wojownik, najemnik czy mistrz sztuk walki nie jest w stanie się mu przeciwstawić. Jeżeli nie zostanie zabity, to zostanie opętany. Również potężne bestie czy gatunki różnych istot, przynajmniej jako ogół, nie są w stanie z nim walczyć. Samo zrujnowanie doprowadziło do istotnych zmian w istotach wcześniej żyjących na Blessed Isles, czy w ich pobliżu, czy chociażby w wodach niedaleko wysp, jak również wiemy, że w przyszłych wydarzeniach Shyvana padnie ofiarą kontroli umysłu króla. A wiemy, że Shyvana nie jest pierwszą lepszą bohaterką. Również należałoby zastanowić się, czy potężna magia jest w stanie walczyć z Viego. Karma za pierwszym razem dała radę, jasne, ale za drugim razem już jej się to nie udało. Zatem, co nam w zasadzie pozostaje? Oczywiście Aurelion, który na pstryk zniszczyłby Ruined Kinga. Podobnie zresztą Zoe, jak i niektóre aspekty, ale też mam wrażenie, że nie wszystkie. Również boskie moce, nawet nieistniejących postaci w lidze, mają szansę z nim wygrać, na przykład moc bogini Ilaoi. Więc zastanówmy się, zróbmy taką małą teorię spiskową, kto mógłby na koniec sezonu pokonać Viego. Poza oczywiście Izoldą, która wydaje się, że po prostu to zrobi. Albo w jakiś sposób wpłynie na Viego, że ten nie będzie już mordował i niszczył wszystkiego w poszukiwaniu żony. I przede wszystkim, kto chciałby to zrobić, bo na przykład wydaje mi się, że taki Varus, no mógłby gdzieś tam walczyć ze zniszczonym królem, jeżeli ich szyki, ich dzieje by się tam gdzieś spotkały. Natomiast sam z siebie nie ma chyba powodu, aby to robić, albo bardziej, żeby ratować Runeterrę jako świat. Poza wspominanymi postaciami, wiecie, aspektami, kosmicznymi bytami, czy może Darkinami, które może niekoniecznie chciałyby tak obronić świata runeterańskiego, myślę, że mógłby tutaj namieszać Bard, który pojawiłby się i zainterweniował, jeżeli czyny Viego miałyby wpłynąć w jakiś negatywny sposób na losy wszechświata. Naprzeciw mógłby stanąć Azir, lecz w mojej opinii za mało mamy informacji, aby ogarnąć, czy to król nieumarłych, czy wyniesiony król byłby potężniejszy. Również myślę, że Galio powinien, ze względu na swoją petrucytową budowę, mógłby napsuć krwi Viego. Do tego Kayle z Morganą w obronie Demacji mogłyby stanąć naprzeciwko króla. Mordekaiser może? To by było całkiem ciekawe, czy umarli Mordekaisera nie zaczęliby słuchać Viego albo odwrotnie? Jest to całkiem ciekawa kwestia do rozważania. Walka dwóch władców nieumarłych to by było dopiero coś. Co może być małym spoilerem, gdyż Viego miał, a z tego co wiem już nie ma, tekst do Ryza, bohater sporą część swojego życia ratuje Runeterrę i jest naprawdę potężny. Dlatego Viego versus Ryze? Dlaczego by nie?
Takich postaci myślę, że jeszcze troszkę by się jak najbardziej znalazło. Na przykład mnie osobiście bardzo interesuje, czy Lisandra byłaby w stanie stanąć do równego pojedynku z Viego. Lecz w głowie przy tworzeniu tego materiału urodził mi się pewien bardzo ciekawy zamysł. Mamy jeszcze Sylasa. Wyobraźcie sobie sytuację, że Demacia przegrywa walkę z Viego, ogólnie Runtera przegrywa, mamy już Szyvanę skorumpowaną, Dravena, Karmę i może parę innych postaci. Lux odnajduje swojego dawnego przyjaciela, błaga go o pomoc. Ten okazuje skruchę i wyrusza na ratunek Demacji. Viego próbuje go opętać, natomiast Sylas obraca jego magię, albo bardziej moc, o 180 stopni. I to Sylas nagle kontroluje nieumarłych, kontroluje czarną mgłę. Jak fantastyczny byłby to fabularnie twist. Niby wiecie, z takim dobrym początkiem można by powiedzieć, niby Sylas wraca, aby pomóc tej biednej Demacji, a tu nagle może być tutaj wiele teorii i rozważań. Chciałem się troszkę z wami tymi swoimi domysłami i rozważaniami podzielić, chociaż jeżeli miałbym zrobić o tym oddzielny materiał, pewnie trwałby z godzinę. Kochani, zróbmy sobie tutaj takie ala małe rozważania. Napisz w komentarzu, z jaką postacią twoim zdaniem Viego powinien się zmierzyć, albo jaki pojedynek byłby tutaj ciekawy według ciebie. Tylko błagam, bez wchodzącego Viego w grzyba Teemo. Kochani, jak się podobało, poproszę o kciuka i suba na kanale, jeżeli nie chcesz przegapić innych lorowych materiałów. Dzięki wielkie za obejrzenie i do następnego filmu. Kłaniam się, cześć.